odkrywam. Paczka z ikoną. Leci. Jest walkout, oczywiście. Jest walkout. Biała flara. I uwaga. Siemaneczki, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy. I dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ jesteśmy w FIFA. Co prawda myślę, że tak dużo osób na moim kanale nie ma. W FIFA niestety z elity spadłem. Ale nagrywam to, bo będziemy dzisiaj odbierać paczkę z gwarantowaną ikoną. Dostajemy właśnie tą kartę Footswap. Jak ktoś gra w FIFA, no to pewnie wie, że dzięki tej karcie możemy właśnie takową kartę sobie odebrać, która jest potrzebna do wyzwania budowania składu. Dobra, więc ja tą kartę już sobie tutaj dołożyłem. No i co? Pozostaje tylko wysłać. I słuchajcie, robimy tak, że jeżeli poleci ikona, powiedzmy słabsza od 88, ogólnie jeżeli poleci słaba ikona, to pije taki kieliszek od takiego tabasko, więc to tak za karę, jeżeli ikona poleci słabo. Ale mam nadzieję na taki trap. 88 plus to już by było taka przyjemna ikona, ale dobra. Mamy 3 paczki poza tym za skład battles, więc otwieram sobie te paczki najpierw. W pierwszej nie ma walkoutu. No ma potem. No. Nie opłacało się siedzieć i grać tego skład battles. Chciałem wbić elitę, ale no. Znaczy no elita była, tylko się nie utrzymała. Nie, dobra, lecimy. Złota paczka piłkarzy, zawodników premium, znaczy się. I czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, bo po co? Ale serio, tak nie mogłem się doczekać tej ikony już od kilku tygodni co najmniej. Dobra, mieszana paczka piłkarze Prime. No jak tutaj nie poleci coś dobrego. No i nie ma walkoutu, no bo po co? Może ekrany przynajmniej? Nawet ekranów nie ma. Dobra, no to więc słabo, więc... Dobra. Ja tutaj już ten kieliszek sobie naszykuję od razu. Pepe poleciał, dobra. I uwaga. To będzie moja pierwsza ikona z paczki otworzona, bo tak to już kupowałem sobie ikony, nie? Ale ta podstawowa wersja ikony, no takiego Maradona bym przygarnął, tam z tego co widziałem jest dość dużo tych kart 87, więc mam nadzieję, że coś od 88 plus jakby poleciał coś, to było dobre. No i co, jeżeli chodzi słaba, to opijemy za kartę taki tabasko i bam! Paczka z ikoną! Leci! Jest walkout, oczywiście, jest walkout, biała flara. I uwaga, ikona Włochy, SO? Czy to będzie... Cannavaro? Ej, wiecie co? To chyba... Wydaje mi się, że to chyba nie jest aż taki tragiczny drop. Znaczy no, Cannavaro mi się przyda na obronie w sumie, no. Staty ma dość solidne. Więc myślę, że to nie jest aż taki chyba zły drop. No zawsze mogło polecić 85, nie? No taki Cannavaro przyjemny, ale wiecie co, żeby ten odcinek nie był taki smutny, to wleję sobie tylko trochę tabasko. Dobra, jak miało polecieć słaba, to miałem pić cały kieliszek, ale że poleciało mi, ale dobra, to no wypijmy tylko to. No ten Cannavaro to nie jest chyba zły drop, mi się wydaje, że to jest w miarę dobry drop. Więc jeżeli robiliście... O Jezu, jeżeli robiliście tą ikonę, to możecie dać znać, co poleciało. No i co, ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się i piona. Kurwa, umieram.